Dnia 19 października 2018 roku w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Krakowie odbyła się uroczystość przeniesienia doczesnych szczątków profesora Karola Olszewskiego i ziemi z grobu profesora Zygmunta Wróblewskiego do krypty Panteonu Narodowego. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Boże, kogo z niczym prosimy, abyś łaskawie wprowadził do miejsca radości, światłości i pokoju Twojego sługę Karola. Na mszy świętej, koncelebrowanej przez arcybiskupa metropolitę krakowskiego, Marka Jędraszewskiego, wzięli udział m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Nowak oraz prezes Fundacji Panteonu Narodowego, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Franciszek Ziejka. Kwietnia 1883 roku profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski dokonali pierwszej na świecie operacji skroplenia tlenu, a 13 kwietnia skroplenia ciekłego azotu. Rezultaty ich badań do dziś wykorzystywane są w przemyśle i medycynie. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej wspólnej modlitwy. Miłosierny Boże, który dajesz odpoczynek duszom wiernych, prosimy Cię, pobłogosław te groby, w których składamy ciało naszego brata Karola i ziemię brata naszego Zygmunta, aby oni mogli ze świętymi bez końca radować się w Tobie, o co prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Chrystus. Thank you.